Energia i gospodarka. Jesteśmy gotowi powiązać kwestię ekonomii z energią. Wreszcie. W niedawnym wywiadzie Peter Schiff z Europasswig Capital określił ekonomię jako naukę zajmującą się zaspokajaniem nieograniczonych potrzeb za pomocą ograniczonych zasobów. Gdybyśmy mogli wybierać, większość ludzi wybrałaby życie miliardera. Ale jest to po prostu niemożliwe, nawet przy naszych obecnych olbrzymich nadwyżkach energii. Na szczęście dla nas przez ostatnie 100 lat mieliśmy do dyspozycji gigantycznej ilości energii. I tu zaczyna się robić ciekawie. Pamiętasz te wszystkie wykresy wykładnicze? Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by żyć w świecie pełnym krzywej wykładniczego wzrostu i wyczerpywania się zasobów. No, pod warunkiem, że świat nie ma granic. Jednak funkcje wykładnicze nabierają niezwykle istotnego znaczenia, kiedy zbliżamy się do fizycznych granic. Tak jak nastąpi to już niebawem w przypadku ropy naftowej. Zarówno tempo odkryć, jak i wydobycia wskazują, że już teraz doszliśmy do granicy wzrostu wykładniczego wydobycia ropy. Zmiany populacji, pieniądza i popytu na ropę mają postać wykładniczą. Z tych trzech śmiało możemy powiedzieć, że populacja i pieniądze całkowicie zależą od dalszego wzrostu ilości energii pochodzącej z ropy. I tu pojawia się pytanie: co? Jeśli nasza wykładniczo rosnąca gospodarka i system pieniężny w rzeczywistości nie są wyrafinowanym produktem ludzkiej ewolucji, lecz jedynie artefaktem łatwej energii z paliw kopalnych, co jeśli cała społeczna złożoność, nasze warte biliony dolarów bogactwo oraz dług są przejawem nadwyżki wydobywanej z ziemi energii? Jest to interesująca myśl. Wracając do teraźniejszości, mamy prawo, a właściwie obowiązek. Zastanawiać się, co się stanie, kiedy, nie jeśli, ale właśnie kiedy, zacznie brakować ropy. Jak wpłynie to na nasz wykładniczy, oparty na długu system monetarny? Czy jest on w stanie funkcjonować w świecie bez ciągłego wzrostu? To są ważne pytania i zasługują one na odpowiedź. Według mojej opinii, finansowy brak stabilizacji, który obserwujemy, jest po części wynikiem wczesnych etapów tego procesu. Kiedy narysujemy konsumpcję ropy w zakresie czasowym 4000 lat, a na to nałożymy krzywą wzrostu populacji, zaczną się wtedy pojawiać kłopotliwe pytania. Zestawione razem, wykresy sugerują, że być może powinniśmy planować nasze działania w dłuższej perspektywie niż ta wynikająca z bieżącego kalendarza wyborczego. Rozwój bankowości centralnej. Przypad na okres wykładniczego wzrostu źródeł energii. I w krótkim czasie stał się wszechpotężny i wręcz czczony. Przyduciarne systemy monetarne powstawały i upadały. Jednak obecny rozrósł się pędząc z żaglami wdętymi wiatrem z bilionów barłek energii. Teraz jednak wiatr zaczyna wiać od dziobu. Rozdawanie stale rosnącej ilości pieniędzy w czasach ciągłego wzrostu jest przyjemną pracą, która cieszy się szerokim politycznym i społecznym poparciem. Funkcjonowanie w czasach spadku ilości dostępnej energii. To zupełnie nowa perspektywa, z którą będzie musiało się zmierzyć wiele instytucji politycznych i finansowych. Sprawia to, że nauka o zaspokojenie nieograniczonych pragnień przy ograniczonych zasobach staje się jeszcze bardziej zawiła, o ile nie niemożliwa. Szczególnie w sytuacji, gdy system nie będzie na to przygotowany. A teraz ty i ja musimy się zastanowić, czego powinniśmy oczekiwać w przyszłości od systemu monetarnego którego najbardziej fundamentalne założenia mogą być błędne. Co jeśli nieprawdziwe jest założenie mówiące o tym, że przyszłość będzie nie tylko większa, ale wręcz wykładniczo większa od teraźniejszości? To założenie w pełni odzwierciedla wykres długu USA w stosunku do PKB. Czerwony krąg straca głęboko wiarę w przyszłość znacznie większą od teraźniejszości. Weź pod uwagę fakt, że całkowita wartość amerykańskiej gospodarki wynosi 14 bilionów dolarów. Podczas gdy wartość rynku kredytowego, będącego odzwierciedleniem zadłużenia, przekracza 49 bilionów dolarów. A teraz podsumujmy to wszystko. Kilka rzeczy wiemy. Wiemy, że energia jest podstawą całego wzrostu i złożoności. Wiemy, że nadwyżki energii maleją. Wiemy, że epoka taniej ropy dobiega końca. I wiemy, że z tego powodu koszty ropy będą pochłaniać coraz większą część naszego budżetu. Zwagi na te wiadome istnieją też pewne zagrożenia. Istnieje ryzyko, że nasz system oparty na wykładniczo rosnącej ilości pieniądza w świecie o mniejszych nadwyżkach energii po prostu przestanie działać. Zwyczajnie może nie być do tego dostosowany. Istnieje ryzyko, że nasze społeczeństwo będzie zmuszone stać się mniej złożone. Jeśli naprawdę się nad tym zastanowisz, stwierdzenie to niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. I na koniec istnieje ryzyko, że nawet jeśli ceny ropy spadną, to bezwładność systemu monetarnego stworzy warunki dla hiperinflacji. Wszystkie te fakty nakładają się na te ryzyka, i tu dochodzimy do sedna kursu. Znając te wszystkie niebezpieczeństwa, powinieneś jako rozsądny, dorosły człowiek zdecydować, czyli co powinieneś zrobić, aby dostosować się do nowych realiów i stawić czoła tym niebezpieczeństwom. Jestem w komfortowej sytuacji, czyniąc te przewidywania. Pamiętaj, zarezerwowałem sobie prawo ich zmiany wraz z pojawieniem się nowych informacji. Status quo będzie utrzymywane za wszelką cenę. Politycy będą ukrywać prawdę, statystyki ekonomistów będą jeszcze bardziej zagmatwane, a banki centralne będą policzać coraz więcej pieniędzy, by utrzymać przy życiu system, który od swych podstaw rozmijał się z obecną rzeczywistością. Po drugie, pojawi się inflacja. Co na czegokolwiek, ściśle zależy od tego, jak wiele pieniądza krąży w obiegu, w stosunku do ilości produktów i dóbr. Ponieważ praktycznie każdy fiducjarny system pieniężny upadł z tych samych powodów, możemy wnioskować, że w przyszłości będzie krążyło coraz więcej dolarów. Jednocześnie, z uwagi na mniejszą nadwyżkę energii, ilość dóbr będzie malała, łącznie spowoduje to inflację. Trzeci wniosek jest logiczną konsekwencją pierwszego i drugiego: poziom życia spadnie. Jednak żywię przekonanie, że nawet gdy następuje spadek poziomu życia, to możliwa jest poprawa jego jakości. Tak, jest bardzo prawdopodobne, że podnoszę kwestie, które będą trwać przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci, i na które wpłyną zmiany w stylu życia i technologii. Jedno natomiast nie ulega wątpliwości. Trwonimy cenny czas i pozostałą energię w desperackich, z pewnością głupich. W Wystarczającym w rachunku nieprzyjemnych działaniach próbujących utrzymać status quo. Nie wolno nam wpaść w tę pułapkę. Tak oto dotarliśmy prawie do końca opowieści. W następnej części powiążemy dwa pierwsze E z ekosystemem, środowiskiem, gdzie skupić się na wykładniczym tempie eksploatacji zasobów i zmianach i wyczerpywaniu krytycznie ważnych systemów planety. Dołącz do mnie w części 18. Środowisko.